wyobraźcie sobie, dawno, dawno temu to krzyż przecież był znakiem śmierci, tak jak krzesło elektryczne dzisiaj, czy gilotyna, czy szubienica. No wyobraźcie sobie kogoś, kto nosi na szyi taką małą szubieniczkę. Ale chrześcijanie nie nosili tego jako symbolu śmierci, ale jako symbol zwycięstwa. Bracia i siostry, rozpoczynamy Wielki Tydzień. Rozpoczynamy ten czas właśnie przechodzenia śladami męki naszego Pana ku Jego zwycięstwu, ku Jego zmartwychwstaniu. Dziś słuchaliśmy Męki Pańskiej, bo Niedziela Palmowa rozpoczyna ten Wielki Tydzień. On jest wielki dlatego, że to jest pamiątka zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Są dwa sposoby medytacji właśnie Męki Pańskiej. Jeden to jest takie współczucie dla tego nieszczęścia Jezusa, dla Jego cierpienia. O takiej postawie Jezus mówi: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi. Bo Jezus nie chce naszego taniego współczucia. To nie o to chodzi. Jest, chociaż prawdą jest, że oczywiście medytacja właśnie Męki Pańskiej, nawet taka pełna pewnych sentymentów, uczuć, też jest dobra, bo ona rozpala nasze serce. Ale jest drugi sposób właśnie medytacji Męki Pańskiej, której symbolem jest ta palma, którą dziś trzymamy w ręku, z którą dziś słuchaliśmy Męki Pańskiej. Bo palma jest znakiem zwycięstwa. Muzułmanie, którzy wiele ściągnęli od chrześcijan, jak chowają swoich zmarłych, to właśnie przy grobie zawsze tam stawiają gałąź palmy. Dlatego, bo to był zwyczaj starochrześcijański właśnie. Właśnie tym, których chowano, chowano ich z gałęzią palmy na znak zwycięstwa. I my dlatego dzisiaj słuchamy Męki Pańskiej z palmą w ręku, medytując, rozważając te ślady, które przeszedł nasz Pan, by zwyciężyć. To trochę tak, jakby słuchać opowieści o bitwie pod Grunwaldem. Opowieści o ogromnym zmaganiu, wielkim cierpieniu, gdzie wielu ludzi zginęło, gdzie wiele matek straciło swoje dzieci, gdzie wiele dziewczyn straciło swoich chłopaków, gdzie śmierć rozłączyła wielu ukochanych, gdzie wielu ludzi zostało kalekami. Ale ta opowieść o bitwie pod Grunwaldem jest opowieścią o zwycięstwie w wielkiej bitwie i w wielkiej wojnie. Dlatego nie myśli się już tak bardzo o tych wszystkich stratach poniesionych. Tak medytujemy Mękę Pańską z palmą w ręku, rozważając, że rzeczywiście nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ogromne zmaganie, ogromne cierpienie, odrzucenie, poniżenie, niesprawiedliwość, wszystkie te rzeczy, które po prostu są złe i które krzywdzą, których dzisiaj też świat jest pełen, ale zwyciężył. I zwyciężył śmierć. Dlatego właśnie chrześcijaństwo to jest nieustanny udział w tym zwycięstwie Chrystusa. Kiedy na przykład czytamy Apokalipsę, widzimy, że pierwsi chrześcijanie tak widzieli swoje życie.
Na przykład właśnie Apokalipsa przedstawia, słuchajcie, tych, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, tych, którzy w Nim położyli swoje życie, przedstawia ich żyjących przed tronem Baranka. I to ma miejsce jeszcze przed zmartwychwstaniem i sądem ostatecznym. To znaczy, Apokalipsa przedstawia chrześcijan jako tych, którzy już żyją jeszcze przed zmartwychwstaniem umarłych i przed sądem ostatecznym. Dlatego, bo mają już udział w zmartwychwstaniu naszego Pana. I tak samo nosimy krzyżyki na szyi. Wyobraźcie sobie, dawno, dawno temu to krzyż przecież był znakiem śmierci, tak jak krzesło elektryczne dzisiaj, czy gilotyna, czy szubienica. No wyobraźcie sobie kogoś, kto nosi na szyi taką małą szubieniczkę. Ale chrześcijanie nie nosili tego jako symbolu śmierci, ale jako symbol zwycięstwa. Bracia i siostry, rozpoczynamy Wielki Tydzień. Rozpoczynamy ten czas właśnie przechodzenia śladami męki naszego Pana ku Jego zwycięstwu, ku Jego zmartwychwstaniu. Niech ten czas będzie dla nas pełen rzeczywiście bliskości Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz posłuchać Ewangelii albo komentarza do niej, kliknij tu. Jeśli interesują Cię słowa Jana Pawła II, które przygotowaliśmy dla Ciebie, kliknij tu. A jeśli interesują Cię inne słowa Jana Pawła II, przygotowane przez różnych pasjonatów, kliknij tu. Młodzi przyjaciele, znajduję też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić.